Ja chciałam przede wszystkim podziękować księdzu arcybiskupowi za wielką pomoc, życzliwość, za to, że to dzieło, jakim jest książka Czwarte Przykazanie PL, mogło powstać. Także serdecznie dziękujemy, księże arcybiskupie. No i podziękować bardzo chcę również za te słowa, które padły dotyczące książki i tego, jak wielką rolę może ona odegrać, uwrażliwiając nas wszystkich, wskazując problemy. I rzeczywiście tak jest, że każdy z nas stanie w takiej sytuacji, że będzie musiał zastanowić się nad tym, jak pomóc swoim starzejącym się rodzicom. Jeśli ksiądz zapytał mnie o to, co spowodowało, że zaangażowałam się w powstawanie książki Czwarte Przykazanie PL, to przede wszystkim własne doświadczenie. Moi rodzice, mój ojciec, który skończył 83 lata, mama, o wieku kobiet się nie mówi, więc jest troszkę młodszy od ojca, ale jednak to starsze osoby i ja w pewnym momencie też musiałam sobie zadać szereg pytań, których sobie wcześniej nie zadawałam. Jak rozmawiać, jak dostrzec te właściwe potrzeby, bo przecież potrzeby starszych osób się zmieniają w ciągu upływu czasu. Jak wybierać, czy pojechać do kina, do teatru, czy też pojechać do starszych rodziców, bo czuję, że powinni być ze mną, że powinnam z nimi porozmawiać. Zaczęłam zadawać sobie pytania, których wcześniej sobie nie zadawałam i zaczęłam szukać odpowiedzi na te pytania. Zaczęłam zadawać sobie pytanie, czy moi rodzice mają lekarza, który się nimi opiekuje i czy nie powinnam przypadkiem z nim porozmawiać i zastanowić się nad tym, jak od strony medycznej również zadbać o stan zdrowia rodziców. A więc wiele pytań się pojawia i te pytania będziemy sobie zadawać wszyscy. Doświadczenie starzenia się naszych rodziców i nasz stosunek do nich w tym właśnie momencie, to jest także odpowiedzenie sobie na pytanie, jak wobec nas, już dużo starszych, zachowają się nasze dzieci. Pamiętajmy, że też dajemy przykład, odnosząc się do swoich starzejących się rodziców, przykład naszym dzieciom, jak powinniśmy się zachowywać, jak powinien się człowiek zachować. Więc z jednej strony własne doświadczenie, a z drugiej strony też profesjonalne doświadczenie. Zajmuję się od kilku lat zdrowiem publicznym, ochroną zdrowia w Polsce, a więc tematy, o których ksiądz arcybiskup wspomniał, starzejące się społeczeństwo i wyzwania, przed którym stanie całe państwo, ale też każdy z nas. No to są rzeczy, które obserwujemy, ale też obserwujemy rozpad więzi rodzinnych i widzimy, że mamy coraz mniej czasu dla siebie, coraz mniej czasu dla dzieci, dla małżonków, ale także dla starszych rodziców. Często też na starość zbieramy żniwo tego, że nie dbaliśmy o relacje w rodzinie, że nie wkładaliśmy w to pracy, nie wkładaliśmy w to serca. Zostajemy w pewnym momencie sami, bo nie pokazaliśmy naszym dzieciom, jak odnosić się do starszego człowieka. Więc wiele różnych kwestii, wiele różnych tematów i problemów pojawia się, kiedy mówimy o starszych rodzicach, kiedy mówimy o czwartym przykazaniu. I myślę, że ta książka będzie dla wielu z Państwa także zbiorem wskazówek, konkretnych działań. Myślę, że Maciej Zdziarski za chwilę o tym powie, o tym walorze praktycznym tej książki. A więc ona z jednej strony jest takim cyklem pogłębionych rozmów z ekspertami z różnych dziedzin, ale też daje właśnie bardzo praktyczne wskazówki. Oczywiście nie daje odpowiedzi na wszystkie pytania, ale może być bardzo pomocna w takiej sytuacji, kiedy musimy się zmierzyć, czy powinniśmy się zmierzyć ze starością naszych rodziców.